sensacyjny, unikalny materiał. Dotarliśmy do takiego materiału, że Państwu pokażemy, jak wyglądają te negocjacje. No to są bardzo trudne rozmowy. Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Michałem Kołodziejczakiem. Oni się tam, no, jakby to powiedzieć delikatnie, zaraz Państwo sami zobaczą, trochę wspierają o to stanowisko ministra rolnictwa, no bo PSL jest tradycyjnie przywiązany do tego, że ten resort to jest wyłącznie jego kompetencja, a Tusk obiecał temu Kołodziejczakowi, tego ministra rolnictwa. Zresztą ja już mówiłem o tym, on rano Kołodziejczak w tym RMF-ie mówił, że on będzie najlepszym ministrem rolnictwa, a tymczasem no, wyszło co wyszło. I ja pytałem, czy my jesteśmy w stanie, czy jesteście gotowi już z emisją tego materiału, bo to jest przecież o ostatnich... Tak, słyszę, że tak. Telekino, bardzo uprzejmie proszę, to pokażcie. Jak się toczą te trudne negocjacje? Jesteście wrogami Polski! Nie pozwolimy na dokonanie... Zdrajcy! 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 No tam na tym krótkim filmie widać było, że na tej sali, gdzie oni tam rozmawiają, bo wyszli na chwilę, była atmosfera bogatosa. Na tej sali, w której oni tam rozmawiają, to ktoś zawiesił taki transparent z napisem zdrajcy polskiej wsi. Nie, no wiadomo, kto w tym maczał palce. Wiadomo, kto to zawiesił. Przecież ta stara łacińska maksyma to na wyraźnie mówi. Is fecit. I protest. Nie będę Państwu tłumaczył takich rzeczy, no, że Kaczor dyktator te płachty tam zawiesi. Przecież oni od początku sypią normalnie piasek w tryby, jak tylko mogą. A niby dlaczego ten prezydent tak się ze wszystkimi spotyka osobno? Czy tam nie ma w pałacu dużej sali, żeby tak to jakoś przyspieszyć i nie, to jest przemyślana, ale bardzo przejrzysta taktyka, że on każdemu powie co innego i takich skłóci i tak dalej. Dobra, ja przepraszam bardzo, bo ja no przyznam się szczerze, tak cały czas, całą dobę nie oglądam tej telewizji. A może ktoś z Państwa wie, jaka jest teraz sytuacja u pani Jandy? Czy tam się coś zmieniło, czy ona w dalszym ciągu, jak tylko rano wstanie, to... No nie, no pytam, no bo może ktoś akurat, nie wiem, no otworzył telewizor i usłyszał, że... Dlaczego ja mówię otworzył? Nie, bo jakbym powiedział, że włączył, to ja od razu, jak tak się mówi, że... Bo tam ci mówią włączać. To ja od razu bym się no, przypisał do jakiejś grupy, tak? Po co tak? Teraz trzeba grać na to zjednoczenie, że wszyscy się tak połączą, jedni z drugimi. Proszę Państwa, miałem taką sytuację przed chwilą, że miałem informację, że co? Że Pan Antoni jest z nami? Nie, nie ma Pana Antoniego. On był? Ale go nie ma. A, jeszcze o tym wypadku powinienem powiedzieć, bo ja o tym wczoraj z tego wszystkiego nie powiedziałem. Jak być może Państwo pamiętają, no to ja powiem o tym wypadku za chwilę. Pan Antoni z Gliwic, bardzo uprzejmie proszę. Tak, witam serdecznie Pana, Panie Jacku i naszych miłych widzów. Uważam, że strona prawicowo-patriotyczna, czyli Prawo i Sprawiedliwość, zbyt mało zrobiła dla krzewienia patriotyzmu i polskości wśród najmłodszej części wyborców, co niestety dało dość smutny efekt. Nasi najmłodsi wyborcy nie są niestety w dużej części ukształtowani patriotycznie, a nie zdają sobie sprawy z konsekwencji takiego głosowania. Żadna z tych partii opozycyjnych nie ma bowiem dla polskiego społeczeństwa, zwłaszcza Platforma, nic dobrego. Te partie są w dużej części zależne politycznie od Niemiec, Rosji i Brukseli. A obawiam się, że również finansowo. Więc gdyby doszły do władzy, będą realizować cele Berlina, Moskwy i Brukseli, a Polska będzie wtedy na dalszym planie. Niezależnie od tego mogą zniknąć wszelkie korzyści socjalne, jakie wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Z 500+,
trzynastą, czternastą emeryturę i wieloma innymi. Gdyż partiom opozycyjnym nie zależy zupełnie na rozwoju polskiego społeczeństwa i poprawie życia Polaków. Opozycja nie ma bowiem żadnego dobrego programu dla Polski, a jedynym programem tej totalnej targowicy jest walka właśnie ze Prawem i Sprawiedliwością. Więc nie mając żadnego programu dla naszej ojczyzny, ta nasza targowica będzie torpedować wszelkie programy dla naszego społeczeństwa, które ma dla nas Prawo i Sprawiedliwość. W tej sytuacji dużo zależy od naszego prezydenta Andrzeja Dudy, który może wetować wszystkie ustawy złożone przez opozycję, które są szkodliwe dla Polski, jakie na przykład aborcja na każde życzenie, czy legalizacja jednopłciowych małżeństw. Żałuję, że najmłodsi wyborcy tak zagłosowali. Część na pewno jest pod wpływem kłamliwej propagandy opozycji, zwłaszcza Platformy, której lider Donald Tusk kłamał jak z nut, a jego demagogiczne wystąpienia część młodych wyborców wzięła za dobrą monetę. Zresztą sama Platforma posiada w swych szeregach wielu polityków, posłów i senatorów, którzy są na bakier z prawem i teraz zdobyte przez nich po wyborach immunitety pozwolą im uniknąć odpowiedzialności karnej. Starsi wyborcy prawicowi nie dają się złapać na ten lep, ale zwolennicy tej całej totalnej targowicy chętnie pójdą na te kłamstwa, na tę propagandę. Drugą sprawą jest referendum. Okazało się, że nawet osoby z komisji wyborczej pytały wyborców, co jest skandalem, czy chcą otrzymać kartkę z referendum. Tak zapytano na przykład moją bratową, która w referendum głosowała 4 razy nie. Natomiast nie wydano tylko kartki do głosowania do Sejmu i Senatu. Natomiast nie dano żadnej kartki do referendum. Dopiero na moje stanowcze polecenie jeden z członków komisji powiedział, oj, zapomniałem. I dopiero wtedy mi wydał tę kartkę. Ale trudno oprzeć się wrażeniu, że wyniki wyborów zostaną przyjęte entuzjastycznie w Berlinie, Moskwie i Brukseli. Bo na pewno nie są to dobre wyniki dla naszej ojczyzny. I teraz za granicą na Platformę głosowali zwłaszcza ludzie, którzy wyjechali z Polski w dużej części w latach 2008-2015. Kiedy rządziła Platforma, a teraz chcą zgotować taki los Polakom w naszej ojczyźnie. Czyżby już zapomnieli, dlaczego wyjechali z Polski za Tuska i do czego on jest zdolny? To jest skrajna naiwność, a może i zła wola, bo wystarczy tylko spojrzeć, jak Prawo i Sprawiedliwość wyciągnęło po Polskę i nasze społeczeństwo z nędzy, a do czego doprowadziła nasz kraj Platforma i opozycja podczas tych rządów w latach 2008-2015. Najgroźniej jednak wygląda ta zupełna uległość Tuska wobec Niemiec, Rosji, a także Brukseli. On się zgodzi na wszystko, a przede wszystkim na rozlokowanie w naszym kraju migrantów z Afryki i Azji, którzy w większości nie mają żadnych dokumentów, gdyż wcześniej zniszczyli je. A wielu ma za sobą kryminalną przeszłość, w niektórych przypadkach nawet terrorystyczną. Na Polskę ze zazdrością patrzyły inne kraje, że nie ma u nas zbrodni, gwałtów, napadów i kradzieży dokonywanych zwłaszcza w krajach zachodnich przez owych migrantów. Ale to może się zmienić już, gdyż z różnych enuncjacji polityków, posłów i senatorów totalnej targowicy wynika, że owi imigranci z krajów Afryki i Azji mogą zostać wpuszczeni w dużej ilości do naszego kraju. A wtedy setki tysięcy intruzów niechcianych przez nasze społeczeństwo znajdzie się u nas przeważnie z Niemiec, gdyż Niemcy chcą się pozbyć tych niechcianych rozrabiaczy. A gdzie im najłatwiej ich podrzucić? Tylko Zajczowi Tuskowi i jego bandzie z Platformy. Ciekawe jest też to, czy Tusk zostanie, gdy jak zostanie premierem, będzie domagał się, tak jak odczynił rząd Prawa i Sprawiedliwości, odszkodowań od Niemców za II wojnę światową w wysokości 6 bilionów 220 miliardów złotych. Ciekawe będzie też, czy Tusk zażąda od Niemiec zabrania z Polski tych kilku milionów tysięcy ton śmieci, jakie Niemcy przywieźli do Polski jeszcze za poprzednich rządów Tuska w latach 2008-2014. To będzie najlepszy sprawdzian wiarygodności Tuska. A czy marszałkiem Senatu będzie nadal łapownik Grodzki, który powinien już dawno znaleźć się na sali sądowej, a nie na sali parlamentarnej?
Przypomnę, że prokuratura oskarża go o wzięcie 236 łapówek na ogólną sumę 1,5 miliona złotych. A jest tam w Platformie wielu posłów i senatorów, którzy są na bakier z prawem. A czy rząd Platformy będzie nadal tak otwarty na agentów z Rosji, że pozwoli naszym agentom tak się poufalać, wysiadować z agentami rosyjskimi? Będą ujawniać tajemnice wywiadu polskiego i NATO wobec ruskich, jak to ujawniał serial Reset. Pytania się mnożą, gdyż Tusk nie daje gwarancji na godne sprawowanie swojego urzędu. Gdyby w Stanach Zjednoczonych prezydentowi ujawniono jego współpracę właśnie z ruskimi, to taki prezydent straciłby nie tylko stanowisko, ale by po prostu został skazany na śmierć, gdyż w Stanach Zjednoczonych obowiązuje nadal kara śmierci. I skończyłby na krześle elektrycznym, a u nas Donald Tusk jak gdyby nigdy nic przed do władzy, chce zdobyć stanowisko premiera. I to jest właśnie, drodzy Państwo, najgorsze w tym wszystkim. Także chciałbym na tym zakończyć. Pozdrawiam gorąco pana, panie Jacku. Bardzo uprzejmie dziękuję, panie Antoni. Nie, bardzo fajnie, że pan zadzwonił i w ogóle bardzo, bardzo w porządku, ale ja muszę to powiedzieć, bo to jest tak, że sąd zadzwonił na debila. Tutaj pan pojechał troszkę po bandzie, bo pan mówi, że Volksdeutsch, no po co, tak po co, naprawdę. Przecież to wystarczy powiedzieć, że Volksdeutschland, wszyscy wiemy, o co chodzi. Że łapówkarz pan powiedział, też niedobrze, panie Antoni. Można powiedzieć na przykład tak lżej, że filatelista, tylko zaczął od kopert zbierać te znaczki. I też wszyscy będziemy wiedzieli. Zresztą dzisiaj tam się odbyło w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Woli takie ciekawe spotkanie, kolejna rozprawa w procesie Grodzki-Sakiewicz. No ja tutaj mam kłopot z tak zwanej ostrożności procesowej. W każdym razie nie będę może o tym za dużo mówił. W każdym razie tam Tomek przekazał jedną ważną informację, która jego zdaniem może być punktem przełomowym w ogóle tej sprawy. Tam się na korytarzu pojawiła pani prokurator, która zadeklarowała, że ona przystępuje do śledztwa. To jest bardzo ważne wydarzenie, bo prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie pana marszałka i złożyła już drugi wniosek o uchylenie immunitetu. 947 dni pan marszałek się chowa za immunitetem. No dobrze, teraz pora na Telesfora, czyli spotkanie z Maćkiem Kożuszkiem. Ja bardzo uprzejmie dziękuję.